Na co zwracać uwagę, kupując mieszkanie od dewelopera, jeżeli chodzi o ogrzewanie czy też ciepłą wodę? Witam Cię serdecznie na moim kanale Okiem Serwisanta. Ja nazywam się Marcin Boczulak i od lat prowadzę firmę serwisową, która zajmuje się naprawą kotłów i generalnie urządzeń firmy Wisman. A w dzisiejszym odcinku chciałbym nieco ponarzekać na instalacje, które czasem widzę u klientów, którzy kupili nieruchomości od deweloperów. I na wstępie jakby chciałbym zaznaczyć, ja zdaję sobie sprawę, z czego to wynika, bo niestety gdyby te instalacje miały być wykonane tak, jak ja bym sobie to życzył, albo chociaż trochę bliżej tego, jak ja bym to widział, to pewnie by było to dużo droższe. A tego nie widać. Instalacji nie widać. Natomiast w momencie, kiedy mamy zimną wodę pod prysznicem i już się z tym nic nie da zrobić, bo już mamy kafelki i wszystko porozkładane, no to wtedy jakby przychodzi na myśl, kurczę, jakbym to wiedział wcześniej, to bym tą cyrkulację zrobił i zapłacił te kilka tysięcy więcej, żeby był kocioł ze zbiornikiem i cyrkulacja, ale to już jest wtedy po ptokach, więc to jest w sumie pierwszy z grzechów, które może popełnić wykonawca instalacji, a czemu najczęściej to będzie w budynkach od deweloperów, no to dlatego, że po prostu na tym można dosyć sporo pieniędzy urwać. I tak, ostatnio byłem u znajomego, nawet kocioł to nie był Wismana, i on mówi, że po prostu ma zimną wodę pod prysznicem, że w zasadzie tylko w łazience, gdzie jest kocioł, to jakaś ta ciepła woda jest, ale na piętrze, czyli w zasadzie na drugim piętrze, gdzie ma jeszcze jedną łazienkę, to pod prysznicem jest, mówiąc kolokwialnie, lipa. I faktycznie tak było. Po pierwsze, jeżeli mamy mieszkanie, gdzie punkty poboru są oddalone dosyć dużo od kotła, czy też dom, bo to w sumie w domu najczęściej będzie taka sytuacja występować, to kocioł dwufunkcyjny, no tak, średnio. Dlaczego? Bo cyrkulacji się nie da, znaczy da się zrobić, ale to jest takie trochę rzeźbienie, więc w to nie wchodzimy. Bo mam nawet kilka, mam pomysł jeden, jak to zrobić z ogrzewaczem 5-litrowym elektrycznym, ale to tak, to jest rzeźbienie, nie wiem, czy bym to jakiemukolwiek klientowi zaoferował, bo nie przetestowałem, natomiast teoretycznie tak by się dało, natomiast w praktyce kocioł dwufunkcyjny, cyrkulacja X, tego nie ma. Więc jeżeli mamy dom od dewelopera, czy w ogóle ktoś nam proponuje rozwiązanie ciepłej wody w sporym domu za pomocą kotła dwufunkcyjnego, to powinna nam się zapalić czerwona lampka. Bo cyrkulacji się w praktyce tam nie montuje i będziemy po pierwsze długo czekać na ciepłą wodę w tych najbardziej oddalonych punktach poboru, a po drugie, tam akurat były trzy łazienki. Mamy trzy łazienki. To w zasadzie mamy jedną łazienkę, ale w trzech różnych miejscach, bo tylko z jednego prysznica możemy tak naprawdę naraz korzystać i nie da się tego przeskoczyć. Kocioł w ogóle dwufunkcyjny wydoli nam, w cudzysłowie, na jeden punkt poboru taki duży, czyli prysznic czy też wanna. I to z ledwością, bo u niego jeszcze była taka sytuacja, że kocioł miał 23 czy 24 kW i nie miał tak zwanego boosta na ciepłą wodę. Więc tylko było to 23 czy 24, nieważne, kW dostępne mocy. W momencie, kiedy ja to nagrywam, kiedy tam też byłem, no to mamy marzec, woda w kranie ma jakieś 4, 5, 6 stopni. Kocioł ma wydajność 9 litrów na minutę przy delcie T, czyli różnicy temperatur od zimnej do ciepłej 35, no więc 41 stopni się da uzyskać, ale tylko 9 litrów. A tak naprawdę 9 litrów to jest tak na pół gwizdka otwarty prysznic. I faktycznie jak prysznic przykręciliśmy, to ta woda się robiła trochę cieplejsza. Na tyle, że jeszcze ja bym z przyjemnością skoczył, ale już moja dziewczyna może niekoniecznie. Więc kocioł dwufunkcyjny, po pierwsze czas oczekiwania i po drugie wydajność właśnie. Więc nie da się nim jakby udostępnić więcej niż jednego punktu poboru takiego dużego, bo dwa krany to owszem ok, ale dwa prysznice czy też prysznic i wanna naraz nie da rady, więc wtedy to zbiornik i cyrkulacja i będzie ok. Druga rzecz, która tam była i która też, na którą też warto zwracać uwagę, to łączenie różnych systemów ogrzewania w bardzo dziwny jak dla mnie sposób, znaczy też zrozumiały, bo
bo gdyby miało być to na grupach pompowych, to by musiał być droższy kocioł, który tym wysteruje i wtedy byłoby to ok. Natomiast no zazwyczaj łączy się to, przynajmniej w tych rozwiązaniach budżetowych, kocioł grzeje bezpośrednio grzejniki, ale dodatkowo mamy na przykład podłączoną podłogówkę. I u niego był problem taki, że niektóre grzejniki były tylko do połowy ciepłe. Jeżeli mamy do połowy ciepły grzejnik, jest bardzo duża różnica temperatur pomiędzy górą a dołem, to oznacza, że jest mały przepływ przez ten grzejnik. Czyli woda bardzo wolno przepływa i zanim dojdzie do dołu, to już się bardzo mocno wychładza. I to jest taki objaw, że przez ten konkretny grzejnik jest słaby przepływ. No, więc jak mamy właśnie połączenie ogrzewania grzejnikowego z podłogowym przez grupę podmieszania, której zdjęcie na przykład znajdziesz tutaj, i nie ma sprzęgła gdzieś po drodze i osobnej pompy na grzejniki, to tak naprawdę obiekt podłogowy w cudzysłowie nam kradnie przepływ na grzejniki. I jeżeli on nam ukradnie za dużo, to wtedy grzejniki będą słabo grzać, a podłogówka sobie poradzi, bo ona właśnie wyciągnie tą wodę, natomiast grzejniki będą średnio rozgrzane. No i co się da z tym zrobić? No już w zasadzie na takim etapie bardzo mało. Można oczywiście podkręcić temperaturę na grzejniki nawet w tych okresach przejściowych po to, żeby mniej kradło wody ogrzewanie podłogowe, bo wtedy będzie mogło więcej podmieszać wody swojej własnej, tej z powrotu, a mniej wziąć po prostu z obiegu grzejnikowego. Ale jakby no nie jest to z tego względu rozwiązanie optymalne, jeżeli chodzi o komfort i komfort nasz i komfort użytkowania. Polub materiał, jeżeli Ci się podobał. Kolejna jakby sprawa, którą kiedyś mi się udało zaobserwować, a w zasadzie miałem przypadek zaobserwować, to ustawienie ogrzewania regulacji pogodowej do ogrzewania podłogowego, ale w taki niewłaściwy sposób. I to już jakby wyszło w praniu, bo na ogrzewanie podłogowe była ustawiona taka krzywa grzewcza jak na grzejniki. I ja przyjeżdżam do klienta, a tam na podłogę idzie 70 stopni. No. Jeżeli ktoś się zna na tym temacie, to od razu powinien zrobić. Tak? Ja też tak zrobiłem i mówię, no trzeba ten czujnik temperatury zewnętrznej odłączyć, bo tamten kocioł akurat mógł mieć tylko jedną krzywą grzewczą przesuwaną w górę, w dół, ale jakby ona nigdy nie byłaby dopasowana do ogrzewania podłogowego, to się nie dało tam zrobić, więc trzeba było przejść na tryb stałotemperaturowy i broń Boże, nie więcej niż 45. I tak pewnie kilka osób by mnie zjadło, że mówię aż 45, ale powiedzmy te 45, dobra, jak już trzeba, dobra, to więcej już na pewno nie. Więc trzeba się dokładnie dopytać, jeżeli to ma być sterowanie pogodowe i ogrzewanie podłogowe, w jaki sposób faktycznie tam to będzie regulowane. Bo jeżeli ktoś nie wie w ogóle, jaki nam to oferuje i jakby no, nikt nie ma kompetencji, to nam też to tak ustawią właśnie, że później podłoga dostanie tak dużą temperaturę i pół biedy, jak to się złapie szybko, ale jak tak by dłużej było, to te piękne panele, które tam były, zaczęłyby się rozsychać, rozłazić, a może nawet i by posadzka pękła, więc nie polecam. Także ogrzewanie podłogowe ok, tam nawet było bezpośrednie, więc całkiem sensownie, nie było jednolite, ale po prostu puszczona temperatura jak po zbójach. Co ja bym tu jeszcze chciał powiedzieć? Co jeszcze mam za jakieś grzechy? 3. Zbyt małe przekroje rurek. Miałem sytuację w zasadzie u mojego przyjaciela w mieszkaniu. Mamy 1, 2, 3, 4 grzejniki na krzyż, w tym jeden dosłownie takiej wielkości. I tam puszczona rurka na linii kocioł rozdzielacz była PEX-20. Dla tych, co wiedzą, no to w środku ten PEX-20 to ma 16, a jeszcze 16 mm średnicy, a jak jeszcze odejmiemy wielkość kształtek, które też mają jeszcze większe przewężenia, to nam się miejscami robi 10. I jak do tego dodamy kocioł, który ma moc minimalną 5 kW, a startową przez 10 sekund 20 kW, to nam się robił kocioł, który włącza się cyk, 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 cyk. W sensie on nie dokładnie tak pracował, bo on się włączał na 10 sekund. Przy czym od razu się praktycznie przegrzewał, nawet jak było chłodno. I z powrotem. Czekał 4 minuty, bo taka jest przerwa, że tak powiem, przeciwtaktowaniu. No i włączał się z powrotem. Więc jeżeli mamy małe mieszkanie
I owszem, z obliczeń od strony instalacji wychodzi nam... Oj, trzeba wyłączyć to. Jeżeli od strony instalacji wychodzi nam, że faktycznie rurka mogłaby mieć taką małą średnicę, to nie możemy zapomnieć o drugiej stronie, czyli wytwornicy ciepła. Jak o niej zapomnimy, że ona ma też swoje parametry, to będzie działać kiepsko. A zdarzyło mi się wymienić regulator po 2,5 roku, ponieważ zepsuł się już transformator zapłonowy, bo właśnie była taka sytuacja, że kocioł cały czas pracował 10 sekund, 4 minuty przerwy, 10 sekund, 4 minuty przerwy, albo pi razy drzwi, bo te 10 sekund może było czasem 15, 20 sekundami. Natomiast generalnie była taka ciągła praca taktowa, więc na to warto zwrócić uwagę, szczególnie w małych mieszkankach. Przychodzimy, kupujemy, to chcemy zobaczyć, jak to działa, ewentualnie dopytać tutaj, czy ktoś uwzględnił moc kotła do tej instalacji. Pewnie nie będą wiedzieć w ogóle, o co pytacie, że no, kocioł musi mieć po czym jechać. Przy tak małych, drobnych mieszkankach z małym zapotrzebowaniem ciepła, to wbrew pozorom nie jest tak prosto zrobić, żeby to działało. U mojego przyjaciela akurat było tak, że dopiero po wyciągnięciu jednego zaworu termostatycznego i zastąpienie go zwykłym korkiem osiężnym po to, żeby ten grzejnik dostał takiego przepływu, poprawiło to sytuację na tyle, że kocioł faktycznie się włącza, trochę popracuje te kilka minut i dopiero jak już się dogrzeje do 60, wyłączy się, to ten strzał kolejny, w sensie ten kolejny zapłon jest tak zataktowany, a już kolejny nie, a później to już zagrzeje tą hawirę, w cudzysłowie 50-metrową, więc już jest ok. Natomiast jakby tutaj wychodzi takie podejście hurtowe niestety, że nikt się nie będzie zastanawiać, projektując instalację 200 zł od sztukę, czy nie wiem ile ktoś bierze za takie projekty i to jeszcze pewnie za jeden segment, a tych segmentów powtarzających się jest wiele, więc no to jest tak po prostu, musi być hurtowo, bo musi być w miarę tanio, bo jednak ceny naprawdę byłyby, wydaje mi się, jeszcze inne tych mieszkań, gdyby było to robione po Bożemu. To po prostu później jakby nie ma za bardzo pola do manewru. A się płytę główną wymieni za 1500 po kilku latach, to tak średnio przyjemnie. 4. Tu akurat w przypadku domów, małe średnice rur w przypadku zimnej czy ciepłej wody. Czyli ktoś nam da PP20, czyli w środku jakieś 15 mm na cały dom. Wszystko zrobi w rurkach półcalowych. Jak odkręcimy dwa prysznice na raz, no to będzie po prostu gdzieś ta woda słabiej lecieć. Więc znowu przekroję rur, żeby były dobrane do instalacji. Czyli jeżeli kupujemy od kogoś nowy dom czy mieszkanie, to w zasadzie wydaje mi się, że powinniśmy mieć dostęp do projektu. Więc ktoś powinien to wyliczyć, więc zerknąć na to, co ktoś wyliczył, jakie tam przepływy przyjął, bo to się projektuje. O ile jeżeli instalator wam robi jakąś instalację, to może tego projektu nie ma, ale jeżeli wy kupujecie już całość, to tam generalnie to powinno być zachowane. Że nie tak na pałę, tylko faktycznie jest ten projekt. Więc możemy do niego chcieć mieć dostęp i zobaczyć, co tam się działo. Więc jeżeli to jest dom i ktoś tam wymyśli rurkę DN15, bo tak to pewnie będzie oznaczenie na projekcie, czyli to jest półcalowa rurka. No, jak nam nie przeszkadza spadek ciśnienia pod dwoma prysznicami naraz, no to ok, ale jeżeli by nam to przeszkadzało, to warto poprosić, żeby tam było więcej. No i takie 4 rzeczy, które mi przyszły na myśl. Pewnie jeszcze taki odcinek się powtórzy jako część druga, jak mi przyjdzie więcej pomysłów na to, na co uważać, jeśli chodzi o ogrzewanie i ciepłą wodę. A jakbyście chcieli mieć dobrze zrobioną instalację, to i mieszkacie w okolicach Katowic, współpracuję z kilkoma instalatorami, jesteśmy wspólnymi siłami w stanie zrobić coś, co na pewno zaspokoi Twoje oczekiwania i potrzeby. Więc tyle. Subskrybuj, polub materiał, jeżeli Ci się podobał, a ja zapraszam Cię do oglądania kolejnych materiałów. Trzymaj się, cześć i wszystkiego dobrego.